Cześć, ja mam na imię Janek i witam Was w kolejnym odcinku iSpot High Five. Dzisiaj będziemy mieli dla Was test najnowszych słuchawek Beats Studio 3 Wireless. Zapraszam. Tak więc zacznijmy od małego unboxingu. Pokażę Wam, co zawiera pudełko w przypadku tych Beatsów. Jest to model biało-złoty, bardzo efektowny. Dobre motto. Zmień sposób, w jaki słyszysz dźwięki. A w środku hardcase, bardzo fajna sprawa. W ten sposób, jeżeli będziecie przenosić swoje Beatsy, macie pewność, że wytrzymają one trudy podróży. Więc dla wielu osób będzie to bardzo ważne. Poczekamy, aż operator odbierze. To jeszcze raz sobie nagramy. Tak więc ten case przyda Wam się podczas podróży. Dzięki niemu Wasze Beatsy pozostaną w nieskazitelnej kondycji przez tyle lat używania. Zobaczmy, co dalej. Otóż kabelek, też biało-złoty, bardzo fajnie dopasowany do koloru samych Beatsów, jak zaraz zobaczycie. Jest to kabel oczywiście z mikrofonem, oczywiście z przyłączaniem utworów, głośności, z pełnym sterowaniem. Odrobina papierologii i naklejka Beats. Macie tutaj również kabelek micro USB, który posłuży Wam do ładowania Waszych słuchawek. I dodatkowo karabinczyk, dzięki któremu możecie przypiąć sobie ten pokrowiec, na przykład do plecaka. Ok, wszystko na bok. Skupmy się na samych słuchawkach. Hardcase jest bardzo fajnie wykonany. W środku miękki, nic się z Waszymi słuchawkami nie stanie, nie porysują się. Zwłaszcza, że ten nowy model, który mam w rękach, to jest wersja matowa. Na błyszczących zdarzało się rzeczywiście, było nieco widać jakieś mikrorysy i uszkodzenia. Ten mat wygląda bardzo elegancko, bardzo fajnie. Złote zawiasy, fajne złote akcenty, drobny złoty napis Beats na boku. Z jednej strony macie tutaj oczywiście wskaźnik naładowania, który pokazuje Wam, ile jeszcze zostało baterii w Beatsach. Akumulatory wbudowane w Beats Studio 3 Wireless starczają Wam na 40 godzin pracy na jednym ładowaniu. To wyjątkowo dobry wynik. Oprócz Beatsów Studio, taki sam wynik mają słuchawki Beats Solo. Natomiast tutaj macie również 22 godziny działania na jednym ładowaniu z aktywnym Active Noise Cancellingiem, czyli z systemem wygłuszania. Ok, jak widzicie, całkiem spory zgiełk, typowe przygotowania przed świętami. Pewnie wielu z Was chętnie by się odcięło od takiego latania po sklepach przed świętami. Przetestujmy, jak te słuchawki sprawdzą się w takiej sytuacji. Już słyszę, że wygłuszenie działa, natomiast też jakość muzyki jest świetna. W tym momencie akurat puściłem sobie troszkę smooth jazzu, czyli delikatne, powiedzmy, utwory, ale słyszę dobrze muzykę, a nie słyszę tego zgiełku i tych świątecznych melodii, które tutaj grają. Nie wiem, czy nie słyszycie mnie trochę zbyt głośno, bo totalnie odcina. Ale spoko. Tym bardziej po przetestowaniu słychać ten gwar, który jest tutaj w Arkadii. Więc bardzo Wam polecam. Może niekoniecznie do zakupów świątecznych, ale jeżeli podróżujecie samolotami, pociągami, to jest idealna sprawa. To od Was zależy, czy pozostawicie włączony Active Noise Cancelling, czy przejdziecie w tak zwany tryb niskiego zużycia energii, który pozwoli Wam, tak jak mówiłem, na 40 godzin słuchania non-stop. Jeżeli chodzi o tryb Fast Charge, który mogliście już zauważyć w pozostałych słuchawkach marki Beats, Beats Studio oczywiście też mają ten tryb, 10 minut ładowania to 3 godziny odtwarzania. W związku z tym, nawet jeżeli macie Beatsy swoje zupełnie rozładowane przed wyjściem z domu, podłączacie na 10 minut albo kwadrans i macie 3-4 godziny odtwarzania. To super wynik. Beatsy te oczywiście mają wbudowany mikrofon, żebyście mogli prowadzić wygodnie rozmowy, mając je na uszach. No i tak jak widzieliście, składają się w taki mały pakunek, który idealnie mieści się w dołączonym case'ie. Wrzucacie to do plecaka i jesteście gotowi na podróż. Podsumowując, świetne słuchawki, doskonała jakość dźwięku, Bluetooth, 40 godzin pracy na baterii bez Active Noise Cancellingu, 22 godziny z aktywnym wygłuszeniem, które sprawi, że nie będziecie słyszeć absolutnie nic w samolocie, w pociągu, podczas podróży, wbudowany mikrofon,
wygodne kontrolki, świetna stylistyka, doskonałe kolory, kompatybilne z nową kolekcją Apple'owskich telefonów, no i przede wszystkim świetna jakość. To był kolejny odcinek iSpot High Five. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie nasz kanał i polajkujcie ten film. Yes.